Witam serdecznie, moim gościem Mariusz Mróz, Baspol. Witam. Co tu się dzisiaj wyprawiało, szczególnie w końcówce tego fantastycznego spotkania? Z nami główny bohater ostatnich dwóch minut, ale w zasadzie całego spotkania. Dzisiaj tych bohaterów wielu, ale na pewno Mariusz, jesteś tutaj główną postacią, która pokonała dzisiaj Olimp Team. Mariusz, gratulacje. Cztery karne, tak dobrze mówię, przedłużone, obronione i jeden karny z pola. Zgadza się wszystko? Tak. No szapoba. Dziękuję bardzo. Natomiast prawda jest taka, że chłopaki z drużyny przeciwnej, wiedząc, że my już mamy pięć fauli w ostatnich dwóch minutach, ewidentnie grali pod to, żeby były karne, czym generalnie pokazali, że my ich na przykład faulowaliśmy. Na ich połowie zagrali to genialnie, bo to była tak naprawdę jedyna możliwość strzelenia szybko bramki, zatrzymywania czasu, żeby dojść przy stanie 4-2. I Olimp zagrał bardzo dobrze, tylko że my zagraliśmy tak ciutkę lepiej. Wasz mecz pokazuje przykład, że te dwie minuty można grać 6 minut tak naprawdę. No of the match. Już o tym dobrze wiemy tutaj, bo Dworośniak oczywiście podpowiada już mi, kogo mam do szóstki dawać. Pewnie się nie pomylił. Wracając do tematu, Mariusz, no ten mecz pokazał, że dwie minuty mogą trwać 6 minut i tak naprawdę ten czas zatrzymywany potrafi tutaj zmienić całkowicie diametralnie wynik. Ty to dzisiaj odmieniłeś, że się tak nie udało Olimpowi. Tak, no generalnie był stan 4-2, mieliśmy dwie minuty do końca, cztery przedłużone karne, statystycznie 1-2 powinny wejść, powinno się to zakończyć remisem. Te dwie minuty zatrzymywane na koniec potrafią z 3-0 zrobić 3-3 i to jest naprawdę mega dużo czasu, szczególnie, że tak naprawdę po tym obronionym karnym od wznowienia tą piłkę można odzyskać po 2-3 sekundach, tak jak chłopaki dzisiaj pokazali, po 2-3 sekundach my ją możemy stracić, a oni mogą, no, i możemy ich sfaulować i znowu mieć karnego, więc te ostatnie na przykład 20 sekund, gdzie było 2 karne, to jest mega dużo czasu. Wracając jednak do całości meczu, tych 38 minut, które wcześniej były rozgrywane, bardzo mi się podoba kultura tego spotkania, chociaż napięcie podczas meczu na pewno dominowało, gdzieś tam górowały emocje, ale trzeba powiedzieć, że przy faulu to piąteczka, na koniec piąteczki. I trzeba powiedzieć, że ten Baspal z Olimpem, chociaż ambicje mają wygórowane, bo tak trzeba powiedzieć, oczywiście sportowe, ale klasa też obydwu zespołów jest tutaj bardzo fajna. No tak, no zakończyliśmy bez żadnych tam większych uszczerbków na zdrowiu, tak naprawdę nikt nikomu przykrego słowa, za które później by mógł żałować, nie powiedział. W tym też rola mimo wszystko sędziów, bo tam nie wiem, jeden, dwa błąd na mecz, okej, zdarza się, to też nie są w stanie wszystkiego zobaczyć, szczególnie, że tu gra jest już mega szybka, ale prawda jest taka, że gdyby sędziowie nie utemperowali tego meczu w odpowiednim momencie, tam czy zasłużoną, czy nie, ale czerwoną, czy żółtą kartką, to mogłoby się skończyć źle i mogłoby się zacząć polowanie na nogi. Także sędziowie też, mimo wszystko, że w trakcie meczu i my, i drużyna przeciwna mieliśmy do nich bardzo dużo pretensji, to po meczu no to odwalili kawał dobrej roboty i tak naprawdę można powiedzieć, że też oni są tym siódmym zawodnikiem w tym meczu, bo utrzymali to wszystko i super, naprawdę super. No pięknie to skwitowałeś i ostatnie pytanie, teza, nie wiem jak to nazwać, może być taka sytuacja, że spotkacie się nie tylko w pierwszej lidze, ale w ekstraklasie, bo wszak obydwa zespoły mają dość sporo punktów przewagi nad trzecim zespołem. No tak, no teraz już mamy bardzo dużo przewagi, tych meczów jest coraz mniej do końca, zresztą też pokazują to wyniki, że tak naprawdę, czy my, czy chłopaki z Olimpu odstajemy trochę od reszty tych drużyn, patrząc po bramkach zdobytych, bramkach straconych, to trzeba się liczyć z tym, że przy takim układzie można powiedzieć, myślę, że z takim 70-procentowym pewnością, że i my, i oni wyjdziemy bezpośrednio do ekstraklasy. Gratulacje, bramkarz, można powiedzieć dzisiaj zawodnik meczu. Dziękuję za wywiad. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że to nie bramkarz gra, tylko cała drużyna i po to sobie wychowałem obrońców, żeby dobrze grać. Czysta kurtuazja oczywiście musi być. Ale bardzo dobrze, atmosfera musi w zespole panować. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.